Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2. Moi drodzy, kolejną misję, którą chciałbym wam zaprezentować, jest to misja, którą tak jak wam obiecałem z cyklu Transport, a misja nazywa się Downtown. W poprzednim odcinku, w jednym z poprzednich odcinków, miałem okazję już wam prezentować misję Crossroads. Misję tą, ogólnie seria Transport polega na tym, że musimy dostać się do samochodów, do sejfów samochodów, tak? Wyciągnąć tam łupy, no i uciec w kierunku Escape'a, poczekać na Escape i później uciec. Jeśli chodzi o tą serię, cała ta seria złożona z pięciu w sumie misji jest generalnie rzecz biorąc identyczna. Cele są identyczne misji, później mamy ucieczkę, z tym tylko, że cała akcja rozgrywa się w pięciu różnych miejscach o różnych specyfikach tych miejsc, tak? Czyli w jednych miejscach na przykład będziemy pod mostem, w drugim miejscu będziemy na otwartym terenie, trzecie miejsce mamy na przykład jakieś sklepiki, gdzie możemy się schować. Czyli to wszystko jest, jak misja będzie przebiegać, jak ją rozegramy, jest uzależnione też oczywiście od środowiska terenu. Natomiast moi drodzy, w tym odcinku prezentuję wam już drugi raz ten cykl. W pierwszym odcinku wykonywaliśmy tą misję bez żadnych pomocy, czyli nie mieliśmy ani piły, nie mieliśmy żadnych C4, nie mieliśmy żadnych działek do pomocy, kompletnie nic, musieliśmy się tam tylko bronić. Cały czas nam asfalt wjeżdżał, tak, a staraliśmy się z Miklutem tak wykonać tę misję, żeby wszystkie samochody opróżnić i żebyśmy mogli udać się z całym łupem na naszego escape'a. W tym odcinku, moi drodzy, rozgrywamy misję Downtown. Jest to misja również między pewnymi budynkami, to dość wysokimi budynkami, ponieważ to jest między blokami. Misja pierwsza, którą rozgrywałem, była między sklepami, tak, więc tam też troszeczkę inaczej ten escape wyglądał. Natomiast w tym odcinku prezentuję wam już zupełnie inny sposób wykonania tej misji. W poprzednim odcinku, tak jak wspomniałem, bez żadnych pomocy działaliśmy. Tym razem nastawiamy się na szybkość akcji, czyli tym razem wzięliśmy sobie C4. Ja mam C4, gracz Rutek ma C4, który ze mną gra oczywiście w komunikacji głosowej. No i moi drodzy, będziemy starali się tą misję zrealizować jak najszybciej, tak? Czyli naszym celem jest w tym momencie czas. Także my się łączymy jeszcze z Rutkiem, zobaczymy, czy Rutek jest gotowy. Siema Rutek, jesteś tam? Cześć, jestem. No to co, gotowy do akcji? Oczywiście. To jak zwarty, przygotowany i gotowy, to możemy, myślę, ruszać. Już sobie jeszcze sprawdzam ekwipunek. W ekwipunku oczywiście wybieram sobie przede wszystkim C4, tryb majny. Natomiast na drugi slot wziąłem sobie, bo oczywiście mam skill na dwa sloty, na drugi slot wziąłem sobie first aid kity, tak, które nam się mogą też czasami w akcji przydać. Także jak jesteśmy gotowi, myślę, że możemy od razu rozpoczynać. Klikamy gotowy, sprawdzamy sobie jeszcze, jakie mamy tutaj assetsy na tej misji. Mamy możliwość wzięcia sobie doktor bagu, więc doktor bagi możemy wziąć, ammo bagi możemy wziąć, tak, do piłów szczególnie się one przydadzą. Jeśli gracie w większym składzie, to jeśli by jeszcze jedna osoba grająca z wami miała dodatkowo ładunki C4, to w tym momencie możecie przyjąć 3 samochody, a nie 2. Natomiast my z Rutkiem będziemy niestety mogli przyjąć tylko 2 samochody, bo na to pozwalają nam C4. Czym więcej osób będzie miało te C4, czym więcej osób będzie miało te ładunki, tym więcej tych samochodów przyjmiecie. Oczywiście też pamiętajcie o tym, że do piły, jeśli mają jedna osoba, czy nawet więcej, dobrze by było też na drugi slot, żeby co najmniej dwie osoby, jeśli gracie w czteroosobowym zespole i jesteście nastawieni na pełny łup, żeby co najmniej dwie osoby jeszcze dodatkowo miały amunicję. Asecy wybrane, ekwipunek gotowy. Jak widzicie, mamy ulepszone C4. C4 mamy ulepszone, moi drodzy, w skillach, ponieważ jeśli mamy nieulepszone, to mogą być niewystarczające. Mamy w tych skillach skill ace'owany jest odpowiedzialny za C4. I w tym wypadku dzięki temu mamy C4 6. Każdy z nas ma 6. Gracz Rutek ma 6. Ja mam 6. Więc myślę, że jesteśmy przygotowani. Jeszcze tutaj na samym początku musimy sobie usunąć wszystkich klientów tu po drodze. Ja tutaj podkładam drugą C4 już pod kolejny pojazd. Oj, C4, nie drill, tylko C4. Mi się tu C4 podłożyła. Mi się tu drill podłożył, niechcący. Jedna, druga. Trzecią podkładamy. Już nam powoli, słuchajcie, tutaj asfalt wjeżdża, także tutaj jeśli gramy podczas, to przede wszystkim ma znaczenie czas, tak? Czym szybciej otworzymy, tym lepiej. Tutaj widzę, że Rytek podkłada pod ten pojazd, także jeszcze muszę go uzupełnić, ponieważ no, 4 C4 są wymagane do otwarcia jednego, tak? Więc jeśli mamy 6, to dwie osoby muszą podłożyć pod trzeci pojazd,
kolejne, ostatnie te po dwie czwórki. Moi drodzy, Rutek będzie piłował te sejfy. Także tutaj przez chwilę będę musiał go ostnić. O, sobie wykorzystamy. No, nie mogę tej tarczy wykiwać cały czas, miałem mi tutaj się obracać. A jeszcze mi stała. O, dobra. Body ją dobił. Jak tam zupem? Urutek, ile to mamy? Dwa? Dwa mamy, tak. Nie wiem, no tu mamy dwa, tak, widzę. Wiadomo, grając większe zespoły zawsze jest prościej, tak? Bo jeszcze jakaś tam osoba może osłaniać, natomiast grając w mniejszym zespole jest troszeczkę trudniej. Cztery. I sprawdzam ostatnio. Oj, troszeczkę powiem wam, tu biją. Się muszę uzupełnić. Jest pięć. Dodatkowo apteczkami. Okej, w porządku, także myślę, że możemy to zbierać. Pamiętajcie o tym, że jeśli działacie w miejscu, gdzie kampicie się tak naprawdę w jednym miejscu, więc gra będzie zawsze dla was utrudniona. Gra będzie zawsze dla was utrudniona, ponieważ oni też, przeciwnicy, będą w jednym miejscu, tak? Także zawsze grając warto oczywiście jeśli mówimy o tej misji, tak? Działać jak najszybciej, tak? Bo w tym momencie na pewno realizować te cele będziecie mogli o wiele szybciej. Jeśli natomiast macie już te wszystkie paczki, które są wymagane, oczywiście my gramy na poziomie overkill, więc wymaganych jest 5. Nie wiem dokładnie, bo nie pamiętam, ja na Deadwishu, na poziomie Deadwish tą misję akurat chyba grałem tylko raz, z tego co pamiętam. Także nie pamiętam, ile sobie tam paczek było na Deadwishu, natomiast na overkillu w zupełności dwie osoby wystarczą do takiej akcji. Gdzieś tu widzę, że naszego bota trzyma paralizator, nie mogłem go namierzyć. Weźmiemy sobie jeszcze pozostałe łupy. Tu mamy wszystkie pięć, tam Rutek przyniosłeś do tyłu jedną. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, wszystko mamy, tak? Komplet. Tak. Tak, wszystko mamy. No to teraz generalnie nam tylko zostało oczekiwanie na escape'a. No i moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, tak to przebiega akcja, tak? Jeśli działamy podczas, działamy tylko po to, żeby tę misję wykonać, nie działamy dla... O, mamy Clockera. Nie działamy tutaj dla expa, dla jak największej ilości gotówki, no to w tym momencie w zupełności wystarczą dwie osoby z ulepszeniami, ze czwórkami, tak? I wy na spokojnie możecie sobie trzy samochody otworzyć, z których bez problemu powinniście sobie wyciągnąć pięć paczek, które są wymagane do zaliczenia tej misji. Natomiast kiedy je wyciągniemy, musimy chwilkę poczekać. To troszeczkę trwa. Nie wiem tylko, czy tędy będziemy mogli, słuchajcie, przejść na górę. Nie wiem, Rutek, a będziemy mogli, tak. Bo to escape jest z tej strony. Także tu musimy wejść na górę. Escape, z tego co pamiętam, słuchajcie, może być w kilku miejscach również na tej misji. W tym wypadku akurat nam się w ten sposób złożyło, że escape mamy po stronie budynku, w którym wzięliśmy sobie paczki, także nie mam problemu z przejściem na górę i tylko zostawieniem, bo tak naprawdę tylko tyle nam zostało, tak? Przenieść te paczki na górę, zabezpieczyć te paczki, móc udać się na escape'a. Natomiast jeśli by nam się zdarzył escape po drugiej stronie, to się może zdarzyć. Nieraz tak miałem, że grając miałem od drugiej strony. W tym momencie wiadomo, że musimy te paczki przejść na drugą stronę i razem z nimi przejść, żeby udać się, żeby w ogóle można było tę misję zrealizować. Ale to, gdzie jest escape, oczywiście to jest kwestia losowa. My nam tego escape'a nie możemy czekać. Jeśli cele tej misji, te podstawowe cele, czyli zabranie tych paczek, zrobimy, ponieważ Assault nam to na to nie pozwoli, tak? Musimy gdzieś postarać się zabezpieczyć te paczki, a najlepszym miejscem jest albo w budynku z jednej strony, albo w budynku z drugiej strony. Natomiast później już tylko nam pozostaje czekać, w którym miejscu, od której strony nam się pokaże ucieczka. Moi drodzy, misja nie przebiegała długo. Czas misji mamy, zwróćcie uwagę, 5 minut 26 sekund. Gdybyśmy się uwinęli, myślę, że nawet poniżej 5 minut bez problemu byśmy mogli tę misję zrobić. Tak jak wam wspomniałem, jeśli gracie typowo pod czas, to jest najlepszy sposób. Wziąć sobie dwie osoby działają tak, dwie osoby mają C4 ulepszone. Każda z osób musi mieć 6 ładunków C4. Tak, żeby na 3 samochody starczyło, tak? Każdy po jednym samochodzie bierze, a ostatni samochód, trzeci,
łączycie swoje siły w postaci C4, tak, i montujemy wspólnymi siłami dwa pozostałe, dzięki czemu trzy samochody mamy od razu za jednym zamachem zrobione. Także moi drodzy, to by było na tyle. Misja nie jest trudna, aczkolwiek to, że kampimy się w jednym miejscu, na pewno wpływa na to, że cały asal nam się tutaj zbiera mocno na nas, tak? Bo jeśli jesteśmy gdzieś tam, biegamy po całej mapie, jeśli jesteśmy porozdzielani, zupełnie inaczej. Natomiast jeśli jesteśmy w jednym miejscu, to jest zupełnie inaczej. I w tym momencie ten asal się kumuluje i też jest nam o wiele trudniej. Ale misja, ze względu na to, że nie jest długa, jeśli działamy szybko, sprawnie, myślę, że nawet na wyższych poziomach trudności nie ma problemu takiej misji zrealizować. Także moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się odcinek podobał, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2. Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.